Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie i uwaga, musicie się teraz skupić, ponieważ ten filmik to jest wreszcie kompozycja przełomowa. Spaliśmy w tym secie, nic się nie działo, dlatego azjatycki region wjeżdża i odkrywa kompozycję, która po prostu jest drukarką LP. Jest to chore, w sensie wbiłem tym dzisiaj sobie 100 LP. Żeby to potestować. No i po prostu, jeśli możesz to zagrać, jeśli cię ktoś nie skontestuje, to jest to chore. Teraz, no wiadomo, coraz więcej tego będzie, ale jeszcze jest mało znane, jeszcze możecie to robić. Więc, jeszcze tylko wspomnę, że jeśli dziwna jakość głosu jest u mnie teraz, to dlatego, że pada deszcz. No już nie wdawajmy się w szczegóły. Skupmy się na tej kompozycji, bo to jest ważne. Ja muszę wam to szybko przekazać, żebyście wbijali LP. No dobra, tu na początku jakiś Noxus. Na początku chcemy po prostu zrobić jak najlepszy stół, żeby nie przegrywać. Aczkolwiek po drodze, jeśli trafimy Tarika, Swaina, Velkoza, pikujemy. To są postaci, które są nam potrzebne. Ogólnie ta strategia to jest taka strategia pod sorców, ale pod nieśmiertelnego Tarika. Jest to niesamowite i nie wymaga wcale ogromnych nakładów, żeby to wykręcić. Czyli wymaga w zasadzie Tarika dwójki oraz Silko dwójki. I jak to macie, to macie albo pierwsze miejsce, albo top 4. Także to do tego się sprowadza i to jest wręcz przerażające, nie? No bo tak serio, tak łatwo? No, tylko no wiadomo, trzeba mimo wszystko to mieć, więc ogólnie całą tę kompozycję będziecie mieć rozpisaną na mojej stronce. Jak ten filmik już jest, to pewnie w opisie albo w pierwszym komentarzu jest link do tego. Także możecie sobie poczytać. Pierwsze co bierzemy, Pandora's Irons, to jest najważniejsze. Dobra. Od razu trafił nam się przedmiot, który się przyda, więc go użyję. To też jest przedmiot, który jest bardzo ważny, czyli Gargoyle. Potrzebujemy jeszcze jednego Gargoyla. Potrzebujemy też Gunblade'a, więc też sobie tutaj skleję. Czy chcemy pushować level? To jest ta Irelka tutaj, ale dobra. Więc Gunblade'a zrobimy. Zrobimy też zalążek kolejnego Gargoyla i... Może tutaj po prostu zalążek Morello albo Redemption. Dobra, czyli zrobimy tak. Okej. Także co? Także chcemy złożyć Blue Buffa plus Gunblade'a. To są bardzo ważne itemki. Na Tarika chcemy dwa Gargoyle oraz QSS. Przy czym ten QSS składamy później, bo te CC-ki zaczną się pojawiać, że tak powiem, w późniejszych fazach gry. Także na razie to nas jakoś tam mocno nie martwi. No dobra, chłopie, o lepszy stół, przegraliśmy, okej. Okay. W ogóle rozeznam się, kurde, dużo TF-ów jest. Martwię się, żeby tego kontestu nie było. Jakby nie było tego kontestu, to by było super. Bo chcę wam to naprawdę pokazać. A, wziąłem ten pasek i przerolowałem go, dobra, to jest mój błąd. No i tutaj przegrałem tę pierwszą rundę, więc najrozsądniej byłoby zrobić ekonomię. Także chyba tak zrobię, bo raczej nie będę tutaj wygrywał. No i dobra, zagramy na razie tak. Będziemy mieć pierwszeństwo na kole, to może jakiegoś Tarika się uda wyciągnąć, albo... jakiś po prostu komponent typu, nie wiem, Pladeka, czyli no pelerynka, żeby zrobić Gargoyla. Dobra, to teraz wytłumaczę, na czym to polega. Więc stoimy sobie w specyficznym ustawieniu, które sprawia, że nasze skille naszych postaci będą się fajnie zgrywać ze sobą, ponieważ Tarik będzie osłaniał kilka postaci, Silko będzie wrzucał plamę pod kilka postaci. Wszystko się ze sobą będzie łączyło jak klocki Lego. Tarik ma na sobie dwa Gargoyle i QSS. On potrzebuje tych dwóch Gargoyli, żeby mieć tyle resów, żeby się cieszyć. No więc
Bala sobie te gargoyle, bala sobie tego QSS-a. Dobra, to weźmiemy sobie. No weźmiemy. I tak przegrywam. Więc QSS sprawia, że nikt go nie podrzuca. To jest bardzo ważne, ponieważ on musi być w stanie sobie wrzucać tarczę. I jeśli tego QSS-a nie ma, to w late game możecie przegrać przez takie głupoty, że na przykład Tarik został ccekowany i nie wrzucił sobie shielda. Dlatego ten QSS jest po to, żeby wam ten late game zrobić. Bo ceceki to jest jedyna kontra na tę kompozycję. I ten QSS właśnie totalnie reaguje na kontrę, więc wtedy jesteś szczęśliwy i Tarik też. Jest tam Soraka. Soraka daje Targon, więc Tarik ma większe shieldy. Soraka też tam trochę leczy. Natomiast głównym zamysłem jest zrobienie 6 do 8 sorcererów, ponieważ tarcza tego Tarika, ona diametralnie rośnie pod wpływem ilości sorcererów, których wrzucamy. Czyli jeśli mamy 6 albo 8, to ta tarcza jest potwornie duża. No co, do tego jest Silko z Gunblade'em, który niesamowicie leczy tego Tarika, żeby on jeszcze dłużej stał. O, patrzcie, jest Tarik. I jeszcze ma item. O kurde, to się wydarzy, patrz. Cyk, dobra. Ja od razu tutaj przechodzę na tego Tarika. Ja mam ten Noxus gdzieś. Tutaj Tarik musi zacząć, kurde, pracować. Ja tutaj zrobiłem też Ionic Spark. Więc wyjaśnię, o co tu chodzi. Chodzi o to, że Swain jest takim dodatkowym tankiem w tej kompozycji, który jakby wypełnia luki, no wypełnia dziury w niej. Już tłumaczę w jaki sposób. Tylko sobie tutaj zrobię małą roszadę. Zrobimy tak. Dobra, mamy te dwa gargoyle, które były ważne. I teraz Spark idzie tutaj. Więc Swain wypełnia te dziury. Tłumaczę, co mam na myśli. Mam na myśli to. O, czekaj, bo ja mogę mieć czterech sorców, to od razu zrobię. Będzie duży power spike, shieldy będą duże. Więc nie mamy penetracji obrażeń magicznych. Na to Swain zakłada sobie Ionic Sparka, wypełnia tę lukę. Nie mamy antyhila, no to zakłada Sunfire'a. Przy czym jeśli możemy zrobić Morello, to robimy Morello, bo Morello jest lepsze niż ten Sunfire. Ale gdyby się tak zdarzyło, że tak ci się gra potoczyła, że nie zrobiłeś tego Morello, to Sunfire na Swain'a też może naprawić tę lukę. No i oprócz tego zakłada też Redemption. Redemption jest chyba najważniejsze ze wszystkich tych trzech itemów. No bo przede wszystkim leczy tego Tarika, stoi za nim i go cały czas leczy. Więc zamysł tej kompozycji jest taki, że wszyscy dosłownie pompują tego Tarika cały czas, non stop. I on shielduje się tak mocno, że ty ze wszystkimi wygrywasz. I tak, nie jest dziwnym zobaczyć, jak Tarik przyjmuje 50 tysięcy obrażeń. On tankuje 50 tysięcy obrażeń i przeżywa. Widziałem to, wrzucę jakąś taką wartość bliską temu na miniaturkę, żebyście widzieli, gdzieś tam znajdę w tych swoich filmach dzisiaj. Także jak ja to zobaczyłem, to mówię, nie, no niesamowite. Co więcej, nawet mając Tarika dwójkę i Silko jedynkę, ja często wygrywałem z kompozycjami, które były tak mocne, że naprawdę masakra. Więc jakby szapoba do osoby, która odkryła tę kompozycję. Bo jakby często mam coś takiego, że ja tak siedzę, patrzę na te jednostki i myślę sobie, kurde, jak tutaj zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił? Bo na pewno coś takiego musi być. No i ktoś to zrobił, ktoś rozpracował ten kod. Także naprawdę szapoba. No i tyle. No i teraz, jak już znacie tę kompozycję, to teraz tylko wbijać szelpeczki. Oczywiście zobaczcie sobie też na tej stronce, tam screenki powrzucam. Też, żeby łatwiej to wszystko pokazać. Tutaj jeszcze w planerze możecie sobie pozaznaczać te jednostki, żeby wam proponowało. No i co? Wystarczy tylko Tarika dwójkę, Silko dwójkę, więc jak najszybciej musimy iść na siódmy level. I na tym siódmym levelu będziemy tych rzeczy szukać. O, Tarik, super. Dobra, czekaj, bo ja to muszę wziąć. Łezki są bardzo ważne, bo Blue Buff jest bardzo ważny. O, dobra, będzie Power Spike. Będzie duży Power Spike teraz. No i dobra. Czy chcemy coś z tego?
już Lidlesa tam mamy, tutaj już mamy gargoyle, salferkę i panie, chcemy zrobić, zrobimy Morello. Więc chyba git. Popchnąłbym level, żeby Targon dorzucić. Bo Targon mi daje dużo tego shielda. Wydaje mi się, że Targon jest lepszy niż Source teraz. Więc mógłbym tak zamienić. No i miałbym Invokera, także na 100% powinienem to zamienić. Dobra, to jest mój błąd, że tego nie zrobiłem. No ale rozgadany jestem chłopak teraz, chcę wam jak najwięcej powiedzieć, żebyście nie spierdzielili tego. Więc tak, kompozycja działa świetnie. Jeśli wam nie wyjdzie, to albo zagraliście jakoś słabo early mid, jakieś złe decyzje po drodze. Bo kompozycja sama w sobie naprawdę jest OP. No co, ja będę ją pewnie dzisiaj katował. Także tak to będzie wyglądało. Co, wygram? Wygram? Nie wygram. Szkoda. Blisko. Ale dobra. I tak już jest całkiem nieźle. To nie, to nie. To może wziąć, chociaż nie wiem. Forbidden Iron. No nie wiem, kurczę. Może to wezmę. I wrzucę takie coś. Dobra, jest Blue Buff. Także teraz będziemy już na pewno fajnie zbalansowali, wystabilizowali. No i jest tutaj ten Jarvan. Jarvan jest w sumie fajny, tylko że psuje mi ekonomię, a potem i tak nie będę go grał. Także ja tutaj po prostu zostawię to. I tak mam streaka przegranych, więc nie będę kombinował. Robię wycieczkę na 7, szukam Silco i potem robię 8. Ogólnie jak wejdziesz na 7, to tam chcesz znaleźć Silco 2. Dopóki nie masz Silco 2, to nie idziesz na 8 po prostu. Bo to jest, no chyba, że masz takiego przepotężnego streaka, wszystko schajrolowałeś i tak dalej. Ale lepiej jest na 7 tego Silco zrobić. No po prostu jest lepiej. No i co, i tutaj jakoś tam sobie z tymi multicasterami próbujemy poradzić, ale Cassio padła, więc tutaj nic nie będzie więcej z tego. Przynajmniej na razie. No ale gościu ma dobre tempo. Trzeba to zrozumieć. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Weźmiemy sobie takie coś. A tutaj dalej jest Needless. Dobra, to Needlessa nie chcemy. Teraz tak. Co my będziemy chcieć na tym kole? No chyba pasek weźmiemy, żeby mieć Morello już gotowe. Chłopak do nas przyszedł, co on chce nas kontestować? Czy co on tutaj? Nie, on Kasadina robi. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy tutaj chłopak nie będzie nas kontestował. Bo jak grałem sobie te kompozycje tutaj, to tak, pierwsze 4 gry nikt tego nie wiedział, nikt nie kontestował. To wbiłem łatwe LP-ki. Ale potem zacząłem zauważać, że już ludzie wyczaili te kompozycje, nie? Ja też wam tutaj dzisiaj chcę, tego samego dnia, kiedy ją wyczaiłem, chcę ją wrzucić dla was. Żebyście wiedzieli. No na razie jeszcze to nie robi wrażenia, ja rozumiem. Ale zobaczycie, kurde, że to się zmieni bardzo szybko. Jak tylko ten Silco się pojawi i będzie 6 sorcererów, to już w ogóle będzie kosmos. Ej, jest Silco, kurde. Oby. Dobra, bo mało osób, jak ktoś nie zna tej kompozycji, to nie chce Silco, nie? Widzicie? Dobra, nice. Mi się wydaje, że ten mógłby chcieć, bo on może to kontestować. Dobra, super, 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 elegancko. Od razu wjeżdża tutaj Silco, mamy 4 sorców. I już powinniśmy być teraz stabilni, także z każdym wygramy, jak na tę rundę. Wystarczy ten Silco 1. Przynajmniej w tym etapie gry. No wiadomo, i później tym będzie trochę gorzej. To przyszedł do mnie. Popatrzę, czy ktoś wie o tym. Dobra, mamy też Morello. Elegancko. Jeszcze możemy sobie tutaj spuszować level. Dołożyć tak. Może robię tak. No bo 6 sorc to chyba już jest real deal. Dobra, no teraz chciałbym ten QSS zrobić.
Teraz chętnie zrobiłbym QSS albo Redemption. To albo to. Jak coś, jak któreś z tych się trafi, to będę robił. No i dobra, no teraz na razie już jesteśmy spokojni. Tutaj jest jakaś Casio trójka, to nie ma znaczenia. Bo Tarik już ma dwa itemy, ma drugi level. Już ma dobre leczenie. 9000 wytankował na razie. Naprawdę jestem w szoku. Jak ja zobaczyłem dzisiaj to w akcji, to ja byłem w ciężkim szoku, bo biorąc pod uwagę fakt, jak mało zasobów wymaga to od ciebie, żeby to działało. Bo to wymaga Tarika dwójki i Silco dwójki. Jakby co to jest? Jednostka za trójkę i jedna jednostka za czwórkę. No to jest niesamowite. Także jak uda mi się Silco dwójkę zrobić, to będzie niesamowita akcja. Oczywiście tutaj jeszcze Shen będzie. Jeśli mamy emblemat Sorca, to wrzucamy go na Shena. To jest najlepsze, co możecie zrobić. Jak nie macie takiej opcji, jakoś tak inaczej wam się gra potoczyła, możecie jeszcze myśleć o Sorace albo o Aphelios'ie. Jeśli macie plus jeden Targon, to w ogóle myślę, że powinniście grać 4 Targon. Bo to jest bardzo duże. O, CC-ki, widzicie? To jest właśnie to, co mówiłem. Gdyby nie było tego CC-ka, w sensie on zdążył jeszcze wrzucić shielda. Ale ten CC-ek jest w stanie go pogrążyć. Także ten QSS jest mandatory, czyli bardzo ważny. Dobra, to mi się podoba. No, polecam sobie dalej. Będę slow rollował na tym siódmym. Bo sytuację mam w miarę stabilną. Ale ten Silco musi się trafić. To jest bardzo ważny chłopek. Zwłaszcza, że ja mam jeszcze Frequent Flyer. Więc muszę to wykorzystać. To jest potencjał na pierwsze miejsce tutaj. Uuu, jeszcze mamy duplikator. To naprawdę jest potencjał teraz. Dobra, zobaczmy, co mamy. Piąstkę oczywiście biorę, bo to QSS. To też sobie weźmiemy, bo to Redemption. W ogóle jakie to uczucie, nie? Jakby, że ktoś się cieszy z QSS-a. Mamy jeszcze taką opcję, zostawimy to, bo to się może potem przydać. No i teraz pytanie, czy tak, może tak. Targon będzie lepszy niż Bastion na razie. Bo my chcemy te shieldy podpakować. To jest... Tutaj Tarik i Silco grają główne skrzypce, te dwie jednostki. Reszta to jest tylko po to, żeby oni mieli lepiej. No dobra, Kayla trójka, wywalone jajca. Shieldy za 1000. Jak nie lepiej. On ma Poppy trójkę, Kayla trójkę i on nie ma szans z tym stołem, chociaż my jeszcze nie rozwinęliśmy skrzydeł. To jest przerażające, naprawdę. To nie, to też nie. Tutaj może by się udało... a, mamy przecież tego, dobra. To biorę to. Co my mieliśmy? Aha, okej. Okay. Więc zrobimy tego QSS-a. No, ten QSS sam z siebie też daje defensywne statystyki, także... O, dobra, to idziemy po 8 level. Od razu idziemy po 8 level, jak tak się wydarzyło. Teraz jeszcze tutaj Sorca dorwać. I to może być naprawdę kosmiczna gra. Już teraz jest naprawdę świetnie. Bo strasznie szybko trafiam te rzeczy. Szybciej niż powinienem. Także ta konkretna gra to jest wręcz zhighrollowanie tej kompozycji. No ale kompozycja oczywiście jest jak najbardziej forcible, bo wymaga bardzo mało rzeczy. Wystarczy tylko Tarika trafić i tego Silco, no i te itemy porobić. Więc jak najbardziej można forsować. Także jeśli kiedykolwiek mieliście wbić Grandmastera albo Challengera, to teraz macie najlepszą okazję. Tylko po prostu katować to na siłę. Nawet jak nie wejdzie, to robić to non-stop. 20 gier tak zagrać. I większość powinniście być w top 4. Dobra, pyk, Sorcerer, idealnie, naprawdę, lepiej być nie mogło. No wszystko mam. Zrobię tak, żeby mieć jeszcze lepsze tempo.
zrobię, oczywiście tak. No i teraz potencjalnie mogę po prostu dziewiątkę wbić, mieć 8 sorcererów. Chyba, że zrobię to. Też mogę to zrobić teraz nawet. Tylko, że zejdę wtedy z Targonu. Ale chyba 8 sorc lepsze. Chyba jednak lepsze by było. No dobra. Na razie regenerujemy ekonomię. No tak, Targon byłby lepszy, jakbyśmy mieli 4 Targonu, bo tutaj jeszcze, kurczę, dochodzi do tego AP. AP też się skaluje z shieldem. No i dobra, w tym momencie, co my możemy wziąć? Tak naprawdę mamy już wszystko. Więc mogę, nie wiem, robić itemki pod Ari. Na przykład przyszłościowe. To weźmiemy jak najdroższą jednostkę. Żeby ekonomia szybciej urosła. Mega fajnie, że ta gierka tak siadła, bo rzadko kiedy jak chcę wam nagrać jakąś kompozycję, to gierka mi ją daje. Więc fajnie, fajnie. Dobra, weźmiemy sobie takie. No wrzucimy tutaj. I teraz tak. No muszę mieć Ari, żeby zrobić 8 sort, więc na razie i tak czekamy. No i tyle. Mam tego frequent flyera i ja w ogóle go nie użyję, nie? Bo tak mi się wszystko high-roluje. Wiadomo, są tu takie ciupusie nieulepszone. Ale te kluczowe rzeczy to są. I patrzcie teraz. Ja myślę, że my to spokojnie wygrywamy teraz. Cyk. I dobra, shieldik. Tutaj lepiej patrzeć na tę wartość, bo ładniej to wygląda. Tu się nie patrzy na damage, bo to jest kompozycja, która ma stać pół godziny na stole. I po prostu wszystko wytrzymywać. No zobacz, ten Tarik jest nieśmiertelny. Dobra, 17 koła. No i co? No czekamy, no. Zobaczmy, co oni tu robią. No wygląda na to, w sensie nie wiem, czy ten chłopak wiedział o tym, czy nie wiedział, czy po prostu zrobił jakieś sorce. Chyba nie wiedział, bo Urfa gra. Tak, to na pewno nie wiedział. Ogólnie jeszcze może być sytuacja, w której będziecie grać na rogi. I jak gracie na rogi, to weźcie sobie jakąś jednostkę z tych tutaj i ustawcie tutaj. Żeby zasłaniała tutaj Silko. Może to nie jest dużo, ale to jest wystarczająco dużo, żeby z nimi wygrać. Ja dzisiaj wygrałem z rogami, które miały wszystko na trójce. Dosłownie wszystko, co się dało. Wszystkie rogi, jakieś tam... Jakieś z tyłu, jinxy. Dosłownie wszędzie trójki były. I mimo wszystko, no nie do przejścia, nie? Bo ten Tarik to jest taka maszyna z tym Silko, że to jest naprawdę szalone. Także no cóż, my już wygraliśmy w tym momencie. A wy oglądajcie to szybko i wbijajcie LP-ki, przyjaciele. Zostawcie mi też suba, jeśli wam pomogłem. Będę bardzo wdzięczny. No i tak, nareszcie, właśnie czekałem na coś takiego, żeby wreszcie jakąś dobrą kompozycję wam pokazać, ale taką, nie to, że dobrą, taką wręcz broken. Na maksa broken. To jest, kurczę, to. Dobra, co my tu mamy? Wybierzemy coś do tej Ari. Docelowo. Nie będę tutaj rolował. Idę po tę dziewiątkę. Muszę 8 sorcererów mieć. To jest mój cel. A my po prostu oglądamy. Piękne widowisko. Będę miał tutaj zaznaczone cały czas tankowanie, żeby było ładniej. No i lecimy. Tutaj może być trochę fajna liczba obrażeń, bo Kayla się może rozpędzić. Dobra, ceceki. To nieważne. To ważne, żeby ten Tarik był odporny na ceceki. Silko zdąży wrzucić skilla, a potem sobie i tak stoi.
A, już się robi groźnie. No i jak widzicie, udało mu się Tarika ubić, no ale co z tego, skoro już dawno wtedy wybijamy mu cały team. 34 tysiące. To jeszcze nic, widziałem 50 tysięcy, także. Także no coś pięknego. Wiecie, jeszcze może się tak zdarzyć, że Tarik wam wejdzie na trójkę. No to. Nice! To wtedy to już w ogóle z górki. Także. No my już tu wygraliśmy. Nawet jak te multicastery wbiją trójki, to raczej powinniśmy wygrywać, bo miałem taką sytuację właśnie, że na multicasterów też w pełni ulepszonej grałem. I też nie ma różnicy. Wiadomo, czasem są jakieś anaki, sytuacje, jakieś dziwaczne rzeczy. Ale z reguły po prostu niszczysz. Tutaj ciekawe obrażenia są. No tu jest ten Swain trójka. Także jest grubo. No ten shieldik, kurde. Ale chyba padniemy tutaj. Nie zdążymy chyba się shieldować jeszcze raz, chociaż. A, blisko było. No dobra, tutaj Swaining wygrał, ale będzie 8 swordsów, to myślę, że koniec. Niemniej, jest to widowiskowe, nie? No pamiętajcie, że my mamy Sorakę jedynkę, Mazę jedynkę, Vel'Koza jedynkę, Afeliosa jedynkę, jakby Shen. Tutaj jeszcze nic jest nieulepszone, nie? No chłop ma w sobie Silco jedynkę, nie? On też w takiej sytuacji jest. Także, no jestem pod wrażeniem, ile ten Swain wytankował. Może być tak, że oni mogą być zamienni tak naprawdę. No ale Tarika dużo łatwiej zrobić na dwójkę niż Swaina na trójkę, więc ja bym został przy Tariku. Natomiast jak będziemy mieć Ahri, no to już jest GG, bo Ahri dodaje taki damage, którego może ci brakować. A że masz dużo czasu, to ona też potrafi strzelić 40 razy. Proszę bardzo. Także będzie. Niedługo będzie League of Taric. Niedługo będziemy narzekać na to. Na razie się możemy cieszyć. A zobaczcie, jest Targon. No to muszę wziąć. Dobra. Że nie tylko ja. Ale możemy porolować Targon. Na przykład z tego. No, jakby tam było te cztery Targon. To warto zagrać. Ej, no i dobra. Dajmy sobie tak. Może tak. Nie, dobra, stoimy tak, bo tutaj jak ta plamka leci, to może go sięgnie. Ja dalej myślę, że my mamy pierwsze miejsce tutaj, bo my wejdziemy na dziewiątkę, zrobimy 8 storców i zrobimy Ahri. I to będzie kluczowe. Tylko muszę znaleźć Vel'Koza na wymianę. A jeszcze jakby ten Targon wszedł, to już w ogóle. No co tu dużo mówić, no myślę, że robi to dla was też wrażenie. Ja jeszcze znajdę te 50 tysięcy prawie wytankowane. Rzucę na miniaturkę, żeby was zwabić. Ale jakby nie wabię was tutaj bezcelowo, nie? To jednak naprawdę kurde działa. Czy chcemy Gunblade'a jeszcze jednego? Dawaj jeszcze jednego Gunblade'a, będzie ciekawiej. To raczej nas nie interesuje. Dobra, bądźmy jeszcze cierpliwi. Ale jaram się fest, naprawdę, mega mocne. Jakbym tak przyspamował to Grandmastera dzisiaj wbijam na pewno, tak myślę. Chyba, że będę bardzo unlucky i wszyscy to odkryją. Ale, kurde, no nie wiem, korci, tylko czasu trochę brak. Natomiast wybierzcie i wbijajcie.
O kurde, jaka rozruba. Do tego słoja chyba jeszcze nie możemy przejść. Jak wtedy nie przeszliśmy, to teraz też nie, bo jeszcze się nie ulepszyliśmy od tamtego czasu. Pyk, pyk. Natomiast on ma który level? Dobra, zobaczę tak. On ma level 7? 4, 5, 6. On ma 7 level. No to kurde, leci. Tutaj by się Giant Slayer przydał w sobie. On cały czas skaluje się z tymi chapeczkami. Pyk. Dobra, Tarika trzeba zbierać. Dobra, co tutaj? No to, bo to się w sumie skaluje w czasie, więc może być. Strateg? Kurde, wolałbym Targon, wiadomo, ale... I możemy zrobić tak. No dobra. Dobra, wrzucę tego stratega. Żeby coś mieć. Okej. Także lecimy z tym. Teraz powinno być dużo lepiej. Duży power spike. No z tym chłopkiem to raczej nawet się nim nie martwię. Ja się martwię tylko tym słoniarzem. Tylko on robi na mnie wrażenie. Ale on ma podobną strategię jak my. Bo on też idzie na ten sustain. Tylko że wybrał słoniarza. Nie no, myślę, że my go robimy. Poczekam jeszcze sobie tak cierpliwie, żeby te Ari trafić. I powinno być wszystko dobrze. O, teraz możemy sobie przetestować nasze 8 Sorcerer. A, widzę, że zablokowałem Silko i nic nie robi. Dobra, to przegrałem. No to nas dużo kosztowało. To jest dobre dla rogów, ale tutaj to był błąd. Myślałem, że może sięgnie. Ten wygrał z tamtym? O proszę. No to na pewno wygramy już chyba z tamtym, jak tak się stało. Jeszcze Ari dwójka weszła? To ja już tylko czekam na tego chłopka. Dawaj chłopku, no chcę się zmierzyć z tobą. On jeszcze ma ten, jeszcze ma ten martyr, dlatego ten słoń się tak leczy. Dobre augmenty ma. My zaraz będziemy rolować za jeden. Dobra, no to tu już chyba nic się nie wydarzy, to mogę sprzedać. Chyba, że na kole znajdę jeszcze Targon. Ale wtedy co zrobię? No wtedy nie zmienię tego i tak. No dobra, jazda z chłopeczkami! No aż został tylko ten Swain. Już go Silko nie leczy. A ten odpada też od nas. O, czekaj, on w ogóle pokonał tego Tarika? No i tyle. Finał. Co my tu chcemy? Może tego Crown Guarda byśmy wzięli sobie? Także no widzicie, to jest turbo OP kompozycja. Polecam każdemu. Grajcie, cieszcie się, radujcie się. Ja też się raduję z wami. Trzymaj RPeczki, byleby nas nie kontestowali. Życzę wam z całego serduszka. Dobra. To weźmiemy sobie. No może bym jeszcze Ari trójkę wbił, czekaj, zobaczmy. A
albo szare. No dobra, innym razem. Także GG. Po prostu wbijajcie LP. Dzięki. Pozdrawiam. I trzymam za was kciuki. Całuję w cic.